Tak czy inaczej, ja bym bardzo chciał Dungeon Findera we Wrath of the Lich King, ale jak go nie dadzą, to jakoś będziemy sobie radzili. Chciałbym, żeby eksperymentalnie go dali, ale spróbowali jakoś ograniczyć. Ale ja wiem, to by się nie udało, nie? Bo tanków jest zawsze mniej niż healerów. Przyjmijmy takie założenie, że możesz korzystać z Dungeon Findera, nie wiem, raz na godzinę, czy tam raz na dwie godziny. To tank się zakolejkuje raz i więcej już go nie ma w grze i pozostali będą stali po dwie godziny w kolejce, czekając aż tank znowu się pojawi. Zresztą czekanie na tanka, czy czekanie na healera to jest rzecz normalna. Nawet bez Dungeon Findera czasami się czeka 2-3 godziny. Ale to dzięki temu masz dodatkową potrzebę, żeby uczestniczyć w gildii. Jak masz gildię, to łatwiej ci znaleźć, nie, tanka? Bo masz znajomego tanka. A więc zobaczymy, może ja też powinienem jakiejś gildii poszukać. Doskonale się bawiłem w gildii lata temu. Czy nie mam czasem wrażenia, jakbym grał singlowego RPGa, kiedy wchodzisz do instancji przez Dungeon Findera i nikt się nie odzywa? Ja się odzywam, zawsze mówię, hej, siema. A jak wchodzisz do fabryki i nikt ci nawet cześć nie powie, to nie masz wrażenia, że jesteś jedynym człowiekiem na ziemi? Czasami tak jest. Ludzie siadają do swoich zadań, robią swoją robotę, nie gadają za bardzo. Chociaż z reguły, jak pracowałem fizycznie gdzieś na budowach, to się gadało cały czas, nie? A zwłaszcza przy śniadanku. O 11, przerwa śniadaniowa, myk, myk. Kto ma termos? Remigiusz ma termos, mamusia pewnie dała. No dała, dała. Kawka jest? Nie, nie, herbatka. No, herbatka, no. Z cukrem? Nie, nie, bez. A to nie chcę. W internecie jest trochę inaczej. Ludzie są nieśmiali trochę bardziej, co niektórzy, bo takie... W internecie zawsze najgłośniej słychać kretynów, nie? Z czego to wynika? Wydaje mi się, że kulturalni ludzie są raczej cisi i potrzebują trochę czasu, zanim się przekonają do rozmowy. A kretyni to od razu otwierają paszczę. Więc już z dwojga złego wolę sytuacje, w której nikt się nie odzywa. Nie, nie, no ja już pracowałem na budowie w takich czasach, gdzie alkohol był totalnie zakazany. Jak ktoś po pijaku przychodził do pracy, to było piętnowane mocno. Mieliśmy takiego dźwigowego, co po pijaku przychodził. Tak go w końcu mój tato go wywalił. Ja pracowałem tak w 92, 3, 4, to na wakacjach, a potem jak byłem starszy, to trochę dłużej, ale też wiadomo, że szkoła, nie? No to już nie, alkohol nie wchodził w rachubę na budowie. Powiedzmy, że było to piętnowane, ale od czasu do czasu ktoś przychodził na pity. Albo właściwie po imprezie wczorajszej jeszcze taki nie do końca otrzeźwiały. Jak jesteś wózkowym na magazynie i przyjdziesz na kacu, no to też nic złego się nie dzieje. Chyba, że kogoś przejdziesz, potem nagle jest afera, że kto cię wpuścił do wózka. To jak ktoś jest na kacu, to jest duża szansa, że ma sporo alkoholu jeszcze we krwi. Znaczy sporo. Trochę jeszcze ma. Ale to może też wynikać z tego, że ja mam, wiecie, to była firma mojego ojca. Mój ojciec był pod tym względem bardzo wymagający. Może w innych firmach tak nie wyglądało, więc moja bańka jest, nie do końca musi odpowiadać rzeczywistości, nie? Bardzo, bardzo jestem ciekaw, co zrobi Blizzard z WoWem. Czy faktycznie przeniosą usługę do Game Passa? Miałoby to sens chyba, nie? Ale musieliby wtedy wprowadzić jakieś mikropłatności wewnątrz gry. No bo wiadomo, jak to na darmowych kontach wygląda sytuacja. Botów i tak niemało. No jakieś zmiany nastąpią. Mam nadzieję, że pozytywne. No będziemy się przyglądali pewnie, nie? Są mikropłatności, mounty, pety, transfery. No tak, tak. Ale trzeba brać pod uwagę, że te płatności... Że abonament zniknie, nie? Jeżeli gdyby trafiła gra do Game Passa, to znika abonament. No i to jest kupa kasy, która jest regularnie płacona. Oczywiście, że tam tych graczy nie ma aż tak dużo, ale nadal pewnie w milionach można liczyć. Kilku milionach. Nie patrzyłem na statystyki, zresztą takie statystyki nie są do końca pozytywne, więc Blizzard raczej się nimi nie chwali, bo raczej ubywa im graczy. No ale to nadal jest kupa hajsu, no. Ile teraz ten abonament wychodzi, bo ja nie płacę raz na... Teraz chyba płacę co miesiąc, ale nie pamiętam ile, nie sprawdzałem. 13 euro?
No to gdyby nawet milion osób tylko płaciło ten abonament, to jest 13 milionów, nie? 13 milionów to tak miło przytulić. 13 milionów. Ja wiem, że to są gigantyczne korporacje i dla Microsoftu to może nie jest duży pieniądz, ale no nadal mieć 13 milionów i nie mieć 13 milionów to 26 milionów, nie? A podejrzewam, że abonamentów jest kilka milionów, nie? Ludzie szacują, że jest 2-3 miliony? No, też bym tak liczył. No to przyjmijmy 2 miliony, tak dla pewności. No to nadal jest 26 milionów. 26 milionów w abonamencie co miesiąc. Chyba, że... Na pewno jakaś firma przeprowadza badania w tym zakresie. Ilu graczy płacących abonament WoWa jest gotowych... Jest klientami Microsoftu, nie? Bo jeżeli się okaże, że mało, no to może warto przerzucić WoWa do Game Passa i rezultat jest taki, że te 2 miliony graczy zamiast płacić abonament kupią Game Passa sobie. A to już jest ciekawe, to już jest ciekawy zastrzyk klienteli. Bo tym graczom można podrzucić jeszcze inne gry. Ja też podejrzewam, że może być więcej niż 2 miliony abonentów, ale przyjmijmy, że 2 miliony tak dla swobodnego rachunku. 25 milionów osób posiada Game Passa. No i pytanie, czy w tych 25 milionach osób są gracze WoWa, czy nie? Może są, może nie są. Microsoft bardzo łatwo to sprawdzi, bo na pewno wprowadzą do swoich usług WoWa i będą już tam wiedzieli, czy gracze, którzy bawią się w WoWa, będą, to są ci sami gracze, którzy mają abonament. I może na podstawie tego podejmą jakąś decyzję. Peak był w Lich Kingu i Blizzard... Nie. Spokojna głowa. Jeżeli... Peakiem na pewno się Blizzard jeszcze chwalił. Blizzard przestał się chwalić, kiedy cyferki zaczęły spadać. Więc ostatnia wartość, jaką Blizzard podał, była prawdopodobnie peakiem. Ale na pewno można liczyć kilkanaście milionów. Ja mam takie przypuszczenie, że... Ono może być błędne, ja zakładam tutaj błędne myślenie, ale... Na razie nie mam żadnego dowodu, że się mylę. Ale też nie mam żadnego dowodu, że mam rację. Tak wierzę w to głęboko, że jednym z sukcesów Wrath of the Lich King był Dungeon Finder, z którego teraz na prośbę community się rezygnuje. To jest tylko hipoteza. No zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Ale też jest prawdą, że Dungeon Finder nie utrzymał tych 20 milionów ludzi przy grze. Nie? Jakieś inne rzeczy się pojawiły, które przeszkadzały graczom. Jak wygląda sprzedaż golda w grze za kasę? No gdyby to było niekorzystne finansowo dla Blizzarda, to by tego nie było. Najwyraźniej jakoś im się to spina. Ja myślę, że ludzie z WoWa... Że to jest takie community, które na tyle lubi grę MMO, że oni nadal siedzą w jakiejś grze MMO. Albo grają w The Elder Scrolls Online, albo grają w Final Fantasy XIV, albo grają w Star Wars The Old Republic, albo może w Destiny 2 grają. Raczej wychodzę z założenia, że to jest taki... Że jeżeli jesteś fanem WoWa i grasz tam przez ileś lat, to potem już pozostajesz miłośnikiem gier usług. Czy ja jestem zwolennikiem długich rajdów i PvP? No, jak byłem młodszy, to chyba lubiłem PvP, ale... Zawsze najbardziej lubiłem eksplorację. Ale PvP też uskuteczniałem swego czasu. I rajdy też. Ale za rajdami nie przepadałem, bo to... Ja nie bardzo lubię polegać na innych ludziach. A jeżeli już mam polegać na innych ludziach, to niech ich będzie maksymalnie 3-4. Jak muszę polegać na 20 innych ludziach, to mnie krew zalewa. Od kiedy urodziło mi się dziecko, nie mam zbyt dużo czasu na gry. Pograłbym w WoWa, ale nie ma kiedy. Przynajmniej streama sobie puszczę w tle w pracy. No pewnie, że tak, Juka. No pewnie, że tak. No to jest tak, no. Ludzie, którzy nie mają dzieci, nie zrozumieją tego nigdy. No nawet jak człowiek znajdzie sobie czas na grę, to i tak jest do tego stopnia niewyspany, że nie ma szansy, żeby się dobrze w tej grze bawił. Tu się nie da. Nie da. Dzieci po prostu zabijają, kradną z nas życie. Ale też dostarczają mnóstwo radości, żeby wszystko było jasne. Ja to nie jestem antyrodzicielskich. Ja tak po przejściach z dwójką dzieci nie mogę się nadziwić, jakże niezwykle skuteczne są te instynktowne mechanizmy, które nas zmuszają do posiadania dzieci. Posiadanie dzieci to jest taka autodestrukcja masakryczna, że szok. Że trzeba, to musi być jakaś niezwykle skuteczna biologia,
że ludzie mają dzieci i sobie nie strzelają regularnie w głowę. Czasami się zdarzają te depresje poporodowe, nie ma z tym żartów oczywiście. Ale jestem zdziwiony, że każdy ich nie ma. Jak przypominam sobie siebie młodego, zmieniającego pieluchy o 3 w nocy i wrzeszczące dziecko do 5 i że jestem zaskoczony, że to znosiłem. Jestem zdziwiony, że każdy to znosi. To jest niebywałe. A rano wiesz, że musisz popracować, musisz coś zrobić, tam nie ma ucieczki. To nie jest tak, że poczekasz, aż dziecko zaśnie i będziesz spał też razem z nim. Ty musisz wstawać. A jeszcze, ja też miałem taki komfort, że ja przecież pracowałem w domu, nie? Więc mogłem sobie godziny regulować w miarę spokojnie. A co dopiero z ludźmi, którzy muszą po prostu o 7 wstać, na 8 do pracy. No ale to jest kara za bycie, za młodość. Ja tak, oczywiście, że pamiętam, jak sam wstawałem bardzo wcześnie rano i biegałem do rodziców. I ich budziłem. Teraz mam betę w Wrath of the Lich King. I no, nie chce mi się grać, bo to w sensie takim, no, odpaliłem, zobaczyłem. No i założyłem krasnoluda na The Burning Crusade, no bo... Co tam, napracuję się przy tej becie i tak mi postać skasują, wiadomo. To wyrzucony czas w błoto. Nikt mi za testowanie nie płaci, hello. Więc Alpha Dragonflight'a pewnie tak przetestuję sobie, żeby wiedzieć co i jak. Pokażę państwu, żebyście też mogli tam troszkę zobaczyć. No i później odpuszczę sobie. Może jak będą jakieś duże update'y wchodziły do Dragonflight'a, to wtedy będziemy sobie sprawdzali. Co mogę państwu obiecać? Jak państwa interesują takie trochę analityczne materiały z WoWa, z Dragonflight'a, to mogę je zaoferować, no bo jednak nawet w tym Shadowlandsie ograłem trochę rzeczy na maksymalnych poziomach. Jestem bardzo ciekaw tego, jak talenty nowe mają działać, więc temu bym się przyjrzał podczas alfy i porobił jakieś, nie wiem, talenty Huntera, talenty Druida, co o nich myślę i dlaczego mi się nie podobają. Mam nadzieję, że nie dadzą buffa do expa. Jedna z najmniej lubianych przeze mnie rzeczy to są przedmioty, które podnoszą ilość punktów doświadczenia zdobywanych. Ja lubiłem to tempo levelowania. Dzięki temu, że takie tempo levelowania było, to trzeba było odwiedzać różne krainy, żeby sobie szukać questów na odpowiedni poziom. A i tak teraz robię questy, które są już dla mnie zielone. Czy jak jestem chudzielcem i mam tak zwany brzuszek, to skakanka będzie dobrym pomysłem? Kurde, to masz taki klasyczny męski problem, że niektórzy mężczyźni po prostu jedyne miejsce, w którym gromadzą tłuszcz, to jest brzuch. Skakanka jest zawsze dobrym pomysłem. W sensie takim, że wiesz, że ćwiczysz i ubywa tłuszczu, nie? To każdy dowolny wysiłek tam ci się przysłuży do czegoś. No i ja mam dużo łatwiej. Niestety dużo więcej jestem w stanie zgromadzić tłuszczu, zanim jest to wyraźnie widoczne i alarm się włącza, ale gromadzę tłuszcz równomiernie wszędzie. Co do roweru, no to ja też bardzo serdecznie polecam rower, zawsze i wszędzie, ale teraz jak są takie upały, to wolę nie wychodzić z domu za bardzo, więc ćwiczę tutaj w domu na podwórku, żebym, jak zemdleję, żeby mnie mogli pozbierać. Przemyślenie. Osoba, która prowadzi najlepszą gildię w WoW, czy jej doświadczenie może liczyć się na przykład w pracy jako menedżer? Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważny skill. Tym bardziej, że zarządzasz grupą ludzi, którzy nie są zobowiązani lojalnością jakąkolwiek wobec ciebie. Dobrowolnie słuchają twoich poleceń. To jest bardzo ważna umiejętność. Pytanie tylko, czy człowiek, do którego będziesz się zgłaszał po pracę, będzie rozumiał te sytuacje? Ja bym zrozumiał, ale... Ja bym napisał w CV, że zarządzałem gildią w grze, podałbym grupę ludzi i bym napisał, że to jest stowarzyszenie ludzi, którzy... Spróbowałbym to w jakieś krótkie zdanie ubrać, żeby wyjaśnić, że zarządzałeś dużymi zespołami w sytuacjach online albo w rozrywkowych sytuacjach online. Bo jak zaczniesz używać słowa gra albo WoW albo coś, ale używałbym właśnie stwierdzenia... Rozrywkowe sytuacje online to się wydaje bardzo sensowny zwrot. Już każdy mniej więcej go rozumie, ale nie wie do końca o co chodzi. Ale brzmi dobrze, nie? Rozrywkowe sytuacje online, nie wiem czy to dobrze brzmi, no faktycznie. Gdyby się zastanowić, to nam pojawia się pewna niepokojąca dwuznaczność. Swoją drogą zarządzanie gildią w WoWie to jest dobry CV, które cię może zakwalifikować do przyłączenia się do partii rządzącej. Chociaż nie wiem, czy to nie są zbyt wysokie kwalifikacje.
Ale warto spróbować. Kto wie, może będziesz kolejnym prezydentem. Jeśli przy zarządzaniu było oszukiwanie z lutem, to tak, nadaje się do polityki. No właśnie. Ale wy złośliwi jesteście. Temat polityczny. Co wy tacy antyrządowi jesteście? Nie wiecie, że rząd stoi po waszej stronie? Chce wam pomóc przyoszczędzić na węglu? Co za złośliwe towarzystwo w tym internecie. Żadnej miłości, no. Miłościwie nam panujących. Czy widziałem konfę Fame MMA? Come on, czy ja ci wyglądam na prawiczka? Zlituj się, no. Nie no, konfę, nie, spoko. Ja żartuję sobie. Jak ktoś ma ochotę, to na pewno to jest taki tam... Taka głupawka, no. Jeżeli kogoś to bawi, to przecież ma pełne prawo to oglądać. Jeszcze, ja tak myślę sobie, że gdyby jeszcze na tych konferencjach to obrażanie się nawzajem było na serio, nie? Ale mam takie poczucie, że to jest wystudiowane i to jeszcze tak średnio wystudiowane. Ale tak, będąc zupełnie szczerym, potrafię sobie bez trudu wyobrazić znacznie lepsze sposoby spędzania czasu niż oglądanie Fame MMA. Właściwie trudno mi wyobrazić sobie gorszy sposób na spędzanie czasu. Mam sprawdzić, ilu graczy jest w strefie? No niewielu. Tam widziałem przed chwilą jakiegoś druida, wcześniej jakiegoś huntera. Niewielu graczy jest tutaj, bo nie ma powodu, żeby tu byli. To już jest taki moment, kiedy zbliża się kolejny dodatek. Każdy ma postacie albo wymaksowane, albo blisko maksymalnego poziomu i farmi kontakt endgame'owy z The Burning Crusade. To na tych terenach nie spotkasz ludzi. Nawet w takiej sytuacji i tak jest tu ich więcej niż w retailu. Co robić w WoW, jak się ma max level? No, wtedy chodzisz na instancje, chodzisz na rajdy. Próbujesz znaleźć jak najlepszy sprzęt. No, gorąco jest strasznie. To z Afryki przywiało temperatury. 36 stopni u mnie jest teraz. 36, dokładnie 36. Wczoraj Borys na podcaście mówił, aha, to państwo nie wiedzą, bo Borys to, bo to w poniedziałek będzie ten podcast leciał. U niego on zmierzył temperaturę, 39 stopni było u niego na balkonie w cieniu. To, co jest słabym spędzeniem czasu, to jest subiektywne podejście. No, ja tak powiedziałem przecież, że a propos Fame MMA pewnie nawiązujesz do tego, że nie potrafię sobie wyobrazić gorszego sposobu na spędzanie czasu niż oglądanie Fame MMA. I w tym jest absolutnie... No jest to bardzo subiektywne, nie? To myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Blizzarda. Powoli odchodzi się od wersji pudełkowych gier. I to było do przewidzenia lata temu. Jeżeli nie robią wersji kolekcjonerskich, to tylko z jednego powodu. Nie musi im się... Znaczy, najwyraźniej im się to nie opłaca. To jest firma, jak każda inna. Jeżeli robią coś, to robią dlatego, że mogą na tym zarobić. Nikt nie robi sztuki dla sztuki. Kiedyś było robienie sztuki dla sztuki? Nie. Zawsze było robione dla pieniądza, tylko kiedyś najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy było zrobienie dobrej gry. Dzisiaj najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy jest zrobienie angażujących mikrotransakcji. Skutecznych mikrotransakcji. I w tym drugim przypadku zarabia się lepiej. I wtedy pasja miała sens, no bo robili gry pasjonaci i im bardziej sami się starali, tym większy sukces mieli. Gry się zrobiły mainstreamowe i jakoś spadła? Nie powiedziałbym. To znaczy, też jestem bliski, żeby krytykować wszelkie gry, które mogły być lepsze, ale... Gry są lepsze niż kiedyś w przeszłości, tylko nie jest wykorzystywany w pełni ich potencjał, ponieważ... No, ludzie robiący gry wolą się skupić na zarabianiu pieniędzy niż robieniu dobrej gry. Więc w kwestiach gier robią jakieś tam niezbędne minimum, które i tak jest lepsze niż gry w przeszłości, ale... Ale jest to jednak minimum i my czujemy wszyscy, że mogłoby być lepiej. Kolekcjonerki są, tylko nie można zamówić w Media Expert. No to chyba pewnie wynika z tego, że nikomu się nie chce marży płacić, nie? Wolą sobie sami zarobić, więc sprzedają przez stronę. Zamiast oddawać część sklepom. A nie pochwalam, ani nie ganię, bo tam nie kupowałem nigdy kolekcjonerek za bardzo. Słyszałem właśnie, że są takie serwery w WoWie, że wszyscy alianci wyszli z tego serwera, a z innego wyszła cała horda. Ja nie bardzo rozumiem, z czego to wynika. Tak się kończy sentyment i tęsknota ludzi za klasykami, nie? Niby tęsknią za tym, co było kiedyś, ale kurde, szukają drogi na skróty zawsze i wszędzie. Może na tym polega cały problem, żebyśmy mieli te klasyczne przeżycia, gdyby ludzie po prostu nie chodzili na skróty. I nie trzeba by było w ogóle uruchamiać wanilii znowu.
Jest parę takich rozwiązań technologicznych, które powinny znaleźć zastosowanie w tych klasikach, jak chociażby to, że serwery są wspólne. I nie trzeba się zastanawiać, czy się jest na małym serwerze, czy się jest na dużym. Więc Blizzard zastosował, no to są akurat takie rozwiązania, które powinny być wprowadzone od samego początku. Niedługo będzie 50% expa. No nie chciałbym, mówiłem już o tym wcześniej, ja nie lubię takich bonusów do expa. Cała przyjemność... widzicie. No to jest tak, że kurde... Wszyscy chcą po staremu, błagają tego Blizzarda, kurde... straszą, przeklinają... A potem kurde, 50% expa, jej! No kurde, właśnie o to chodzi, żeby nie było tego, nie? Po to mamy, po to gramy w klasika. Nieważne, wychodzi dodatek czy nie wychodzi dodatek. Levelujesz powoli, bo tak to już jest w klasiku i koniec. Denerwuje mnie coś takiego. Ale Dungeon Findera to usunąć, bo zły, ale 50% expa to dobrze. A Blizzard słucha, kurde. To jeden z większych problemów Blizzarda, wbrew wszystkiemu. Że wtedy, kiedy trzeba, to community nie słuchają, jak nie trzeba, to słuchają. Nie ma tam w ogóle żadnej osoby, która by podejmowała samodzielne decyzje. I bez względu na to, co community tam... gadanie z tym. Żeśmy rozmawiali trochę na temat tego Looking for Group. WoW był najpopularniejszy za czasów Lich Kinga i Looking for Group było wtedy dostępne. A teraz nagle to jest problem. Ale jak, w jaki sposób ludzie załatwiają problem braku Looking for Group? W jaki sposób załatwiają? Latają między serwerami, tam gdzie jest więcej ludzi, aż do momentu, kiedy ludzi jest tak dużo, że trzeba stać w kolejkach, żeby wejść na serwer. I Blizzard ma z tego kasę, bo ludzie się przemieszczają między serwerami, za co płacą. I ludzie krzyczą, nie chcemy Looking for Group. Ale jak serwer jest za mały, to uciekają z niego. Ach, mówię wam, to wszystko jest nie tak jak trzeba. Wiem. Looking for Group i Looking for Dungeon to są dwie różne rzeczy, zgadza się. Mówimy o Dungeon Finderze. Ale tak jak powiedziałem na początku, nie będzie Dungeon Findera, spoko. Ja się dostosuję. Ale mam takie przypuszczenie, że jeżeli Lich King ma być takim sukcesem jak za czasów prawdziwego Lich Kinga, to powinny być tam takie mechanizmy, jak były w czasach prawdziwego Lich Kinga. Ale ja też chyba trochę czytałem tych forów. I wydaje mi się, że w oryginalnym Lich Kingu Dungeon Finder pojawił się gdzieś pod koniec i chyba dokładnie to jest planowane i tym razem. Że Dungeon Findera, jeżeli uruchomią, to uruchomią gdzieś później, nie od razu. Myślę, że będą... Mam nadzieję, że ktoś tam siedzi rozsądny w tym Blizzardzie jeszcze i bada te dane i zadaje sobie jakieś sensowne pytania i szuka odpowiedzi. A wiecie, co byłoby najfajniejsze w tym całym, kurde, pierdolniku? Gdyby były serwery z Dungeon Finderem i takie bez Dungeon Findera. I wtedy Blizzard mógłby sprawdzić, gdzie więcej ludzi gra. I gdzie dłużej ludzie grają. I jestem prawie pewien, że te wszystkie cwaniaczki, które mówią Dungeon Finder zły, wyłączmy go, to na czas levelowania i zbierania giru wchodziliby na serwery z Dungeon Finderem, a potem by uciekali z tego serweru i będą udawali, kurde, prawdziwych fanów klasika i wanilii. Ten manualny Dungeon Finder nigdy nie działał i w żadnej grze nie działa. Ale no, coś tam. Nie mamy o czym rozmawiać. W sensie takim, że owszem, są te narzędzia inne, ich skuteczność jest mizerna, dlatego Dungeon Finder był takim sukcesem za czasów Lich Kinga. Ale wydaje mi się, że najbardziej... Ja zaakceptuję każde rozwiązanie, bo tam się nie będę za bardzo. Możemy sobie teraz dyskutować, możemy się kłócić. Ja mam inne zdanie najwyraźniej niż ty. Ale wydaje mi się, że optymalne rozwiązanie byłoby takie, że... mogłyby się pojawić serwery z Dungeon Finderem. I takie bez. Ale to też pewnie byłoby kłopotliwe dla Blizzarda. To dużo roboty na pewno. Mam takie przekonanie, być może błędne, że... większość problemów WoWa nie wynikało z tego, że... Blizzard nie słuchał community, tylko z tego, że nie miał własnego zdania i wolał słuchać community. To czytałem trochę o tym, kiedy przyglądałem się Elden Ringowi i temu, jak From Software pracuje. From Software słynie z tego, że w ogóle nie słuchają community, że mają swoją wizję dla gry i bez względu na wszystko te wizje wprowadzają w życie. I z reguły im to wychodzi na zdrowie. Ale może ta zasada nie obowiązuje zawsze i wszędzie, nie? Może obowiązuje ona w singlach, a w MMO się nie ma sensu. Ja jestem tam ciekaw wszelkich możliwych rozwiązań. Jeżeli
Jeżeli Lich King bez Dungeon Findera się sprawdzi, no to będę się w niego pewnie doskonale bawił. Jak się nie sprawdzi, to pewnie sobie poszukam innej gry i no to cała historia. Czy chciałbym, żeby widzowie decydowali o tym, co mam nagrywać? Chciałbym? Po to wybrałem taką branżę i po to jestem samodzielnym twórcą, żeby sobie samemu decydować, co mam robić, a czego nie. A myślicie, że może powstać nowa gra MMO, która będzie się cieszyć powodzeniem? New World nie do końca sobie poradził, ale kto wie, może przetrwa. Destiny 2 chyba jest takim dowodem, że gry MMO może powstać i utrzymać community jakieś, nie? Więc chyba może. Od Riotu, no, ale zakładam, że MMO od Riotu będzie miało dokładnie ten sam problem, bo to, wiecie co, jakby wychodzimy z błędnego założenia, że gra MMO ma największy problem, jeżeli chodzi o znalezienie nowych graczy, a to nie jest prawda. Największym problemem gier MMO jest utrzymanie graczy po premierze, bo chętnych na gry MMO jest pełno. Zobaczcie, jak wyglądała premiera New Worlda. New World, mimo że wyglądał ciekawie i zapowiadał się dobrze, nie był grą wybitną od samego początku, a grało w niego milion ludzi na start. Problem polega na tym, że nie udało się tych ludzi utrzymać i Riot będzie miał ten sam problem. Nawet jeżeli wypuszczą fajne MMO, to nie ma szans, żeby endgame był obszerny. Tego się nie da zrobić. Na zbudowanie solidnego endgame'u potrzeba lat. I teraz, czy to, co Riot będzie miał do zaoferowania, wystarczy, żeby utrzymać ludzi przy grze? Na długo. Wystarczająco długo, żeby mieli czas dorobić content. New World? Nie było co robić, nie ma żadnego contentu. No tak, ale to, bo budowanie gry MMO, to na początek zorganizowanie wszystkich mechanik, zrobienie jakiegoś balansu, to jest straszna robota. Wiele uwagi na pewno poświęcono na to. No a na budowanie contentu potrzeba jeszcze dodatkowego czasu. Ja widziałem taki panel z twórcami New Age, New World. Mimo że nie znam gry, to obejrzałem z pewną ciekawością, bo zawsze jestem ciekaw, jak te gry będą się rozwijać. I ich zapowiedzi wyglądają obiecująco, cały czas wierzą w tę grę i są gotowi ją robić najlepiej, jak tylko potrafią, ale czy im się to uda? Co mają nie wierzyć? Władowali w to kasę? No, władowali w to kasę, ale ta kasa chyba się w pewnym stopniu zwróciła. No, jak było tam milion graczy, no to ci gracze musieli kupić tę grę, nie? A to było buy to play? To jest jednak spory pieniądz. No więc ja tu nie chcę bronić New Worlda, bo ja nie mam nic wspólnego z tą grą. Jeszcze jej sam nie testowałem, zostawiłem sobie ją na później. To nie taka moja jest, nie taki mój pomysł na tą rozmowę. Ale wydaje mi się, że każda gra MMO mniej więcej będzie podzielać ten scenariusz. Czyli duże zainteresowanie na starcie i ogromne rozczarowanie po miesiącu grania. Żaden deweloper chyba nie jest w stanie wypuścić kontentu, który starczyłby na dłużej niż miesiąc. A ludzie, wiecie, jak grają w MMO? Jak szaleni. Non-stop. Czyszczą ten content, jakby jutra miało nie być. Jeżeli chodzi o WoWa, nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądał klasyczny WoW rok po premierze. Tam był tylko jeden raid. Był Molten Core, potem Onyxie chyba dodali. Dobrze mówię w tej kolejności? A jak nie rajdowałeś, to totalnie. Farmiło się kasę na mounty dla altów. Najpierw Onyxia była, potem Molten Core? Być może. No i wtedy też na rajdach w Vanillii poziom trudności był znacznie wyższy, bo to był najlepszy sposób, żeby utrzymać ludzi przy grze. Zrobić tak trudny content, żeby bardzo długo robienie tych rajdów zajmowało. Nie wiem, co jest od... Nie, grind nie jest odpowiedzią. Odpowiedzią na utrzymanie graczy przy grze jest dużo contentu. Tylko że możliwości tworzenia contentu są bardzo ograniczone. Bo nawet jest chyba taki próg graniczny, że nawet jeżeli zatrudnisz setki osób, to i tak no, nie da się więcej wyprodukować. Bo tam to wąskie gardło, wprowadzanie tych rzeczy do gry, testowanie, to po prostu nie przeskoczysz tego. Jedyny sposób chyba dzisiaj na to, żeby było więcej contentu, to jest sprawnie działająca sztuczna inteligencja, która zastępuje ludzi w wielu procesach, ułatwia, tak żeby ludzie mogli się skupić na procesie kreatywnym wyłącznie, a sztuczna inteligencja, żeby mogła to przerabiać na grę. I prędzej czy później znajdziemy się w takiej sytuacji, że sztuczna inteligencja będzie bardzo pomagać w tym. No albo narzędzie dla graczy, to też jest inna sprawa, nie? Jak się graczom odda jakieś narzędzia, to niesamowite rzeczy powstają. Ale ciężko też graczom dać rzeczy do robienia w świecie MMO, który wymaga ciągłego balansowania, równoważenia.
jeden gracz by dał się ponieść fantazji, by takie mody wyprodukował, że... No więc to też jest taka ciągle poszukiwanie równowagi między dostarczeniem ludziom odpowiedniej ilości informacji na temat kontentu, ale jak dostarczysz za dużo informacji, to za dużo wiedzą za szybko ten kontent przegryzą. Nie da się zadowolić. Zresztą różni są gracze, mają różne potrzeby. Jedni lubią powoli, inni lubią szybko. W internecie komentują zawsze ci wkurzeni, więc ci zadowoleni z reguły siedzą cicho. Nie jest to proste. Robienie gier nie jest rzeczą prostą, no. Zwłaszcza takich online'owych. Trzeba mieć dużo cierpliwości i twardą dupę. Trzeba robić swoje, liczyć na to, że to się sprzeda, co masz do zaoferowania i tyle, no.